Witam, na ile mi czas pozwoli, taki szybciutki filmik, co mi się pojawiło w sklepie. Sorry, tak z telefonu filmuję, ale tak filmuję zawsze. Więc proszę Państwa, kilka przyszło takich ciekawostek, czyli barowych luster z różnymi markami. One chodzą po jakieś od 20 do 40 funtów za sztukę. Ja zapłaciłem za 11 sztuk 7 dych. I jak kogoś by coś zainteresowało, to dać znać. Oczywiście może mogę tutaj jakąś ofertę dla oglądających zrobić. Prawda? Więc dajcie znać, jak coś zainteresuje. Nie powiedziałbym, że one są jakieś super oryginalne. W sensie, to nie są jakieś z 800 lat. To są reprodukcje z lat 70., 80., nawet 90. Niektóre są bardzo fajnie zdistresowane. Tutaj jeszcze, co tu mamy? White Horse, tak? Sorry, że tak pokazuję. Po prostu tak pokazuję, żebyście rzucili okiem, co ciekawego tutaj widać. Zabiję klienta, który ma przynieść jeszcze trochę banknotów. Bardzo ładne, atrakcyjne są. Jeżeli ktoś posiada coś takiego w rodzaju baru domowego, w sensie men's cave'a, to jest ciekawa rzecz, żeby sobie na ścianę powiesić. Oczywiście, jeżeli któryś z tych alkoholi jest waszym ulubionym. Jeszcze taka szybka informacja. Ja w tym sklepie w zasadzie kończę już swój żywot, bo jak widzicie, zresztą już od paru ładnych filmów, ja tu się ledwo mieszczę. Pojawiła się okazja, żeby wynająć coś większego i będę coś większego wynajmował. Już w ogóle podnająłem przestrzeń za 100 na miesiąc dla kogoś, kto chce wystawiać swoje rzeczy. Jakbyście byli tacy zainteresowani czymś takim, to też mogę coś takiego dla was zorganizować. To wygląda mniej więcej tak, że koleś mi płaci, to jest dealer też, płaci mi 100 funtów miesięcznie za przestrzeń, którą używa, plus za każdą sprzedaż ja pobieram opłatę 10%. To jest bardzo taka normalna sytuacja, okazało się. Ja myślałem, że tylko się wynajmuje przestrzeń, a to nie. Tu się jeszcze za usługę klienta dostaje pieniądze, więc może coś z tego fajnego wyniknąć. Dajcie znać, co myślicie o tej kolekcji. Jeszcze pewnie dzisiaj będzie filmik z monet, które, banknotów, które przyjdą do mnie, bo pewnie je kupię. Bo dlaczego by nie kupić, prawda? Pozdrawiam, cześć.